Mamy w Polsce program operacyjny Pomoc Techniczna, zarządzany przez ministra rozwoju i minister rozwoju wystąpił do wszystkich zarządów województw z propozycją wspólnego konkursu o dofinansowanie dla gmin. I to jest jak gdyby takie przekazanie trochę zadań ministerstwa regionom. Dlatego regiony w ramach tych środków, które otrzymują, powinny stworzyć zespoły do spraw rewitalizacji, które powinny być trwałą strukturą. Nawet jak się skończy finansowanie, to te zespoły powinny nadal funkcjonować w regionie. No i oczywiście najważniejsze, przekazać środki gminom na stworzenie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji, które będą już zgodne z nową ustawą i zgodne z nowymi wytycznymi, tak aby była możliwość sięgania po środki unijne już na czy to działania miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy to na działania infrastrukturalne z FRR. Z tym, że rewitalizacja była często bardzo opacznie rozumiana. Bardzo często rewitalizację kojarzono tylko z malowaniem fasad, z upiększaniem, z jakąś taką estetyzacją przestrzeni, a to nie o to chodzi. I teraz ta rewitalizacja, ustawa o rewitalizacji nowa i między innymi ten konkurs właśnie i nowe lokalne plany rewitalizacji mają pomóc w tym, aby rewitalizację potraktować bardziej kompleksowo, bardziej interdyscyplinarnie i przede wszystkim nakierować ją na ludzi. Nie na przestrzeń, nie na infrastrukturę, o której często mówiono do tej pory, ale właśnie na ludzi. Na to, żeby ludziom, którzy żyją w jakimś takim zdegradowanym obszarze, ułatwić to życie albo ułatwić im możliwość po prostu rozwoju. I dlatego właśnie niezbędna jest aktualizacja lokalnych programów rewitalizacji, ponieważ lokalne programy rewitalizacji istnieją, były przygotowywane wcześniej. Z tym, że no, jak gdyby te zasady nie zawsze były jasne, dzisiaj jest to bardzo jasne, jest to dość skomplikowany proces, stąd wsparcie finansowe dla gmin. Obszar zdegradowany to obszar, który cechuje się problemami społecznymi przede wszystkim. Czyli oczywiście często jest to powiązane na przykład z jakąś zapaścią gospodarczą danego obszaru. To są często jakieś dzielnice poprzemysłowe w miastach. Bardzo często mieliśmy takie sytuacje, że jeszcze z czasów nie wiem, XIX, XX wieku były dzielnice robotnicze, później przemysł albo się wycofywał z miast, albo wręcz był likwidowany w miastach, a te dzielnice jak gdyby pozostawały i tym ludziom trzeba znaleźć jak gdyby nową formę funkcjonowania często. To jest często związane z przestrzenią, która była tak konstruowana. Często było to związane z rodzajem wykształcenia, które jak gdyby dominowało na danym obszarze. Ale też musimy pamiętać, że mogą być to obszary właśnie cechujące się no jakby pewnymi problemami związanymi z przestępczością. W naszym województwie to może jest mniej istotne, ale w niektórych regionach jest to związane np. z mniejszościami narodowymi, które zamieszkują dany obszar i które mają problem z asymilacją i też tam się tworzą jakieś problemy społeczne. Program rewitalizacji, oczywiście on jest dosyć jasno określony, co powinien zawierać, tak, że powinien odnosić się do kwestii przestrzennych, do kwestii społecznych, do kwestii wykształcenia, do kwestii ubóstwa, ale w naszej opinii tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby on był przygotowany wspólnie z tą społecznością lokalną. Doświadczenia europejskie i również polskie, w Polsce jeszcze niewiele, ale już jest coraz więcej dobrych praktyk, pokazują, że tylko programy przygotowane wspólnie z mieszkańcami danego obszaru, przy ich bardzo dużym zaangażowaniu i wręcz najlepiej, jak gdyby oni sami to przygotowali, co jest oczywiście bardzo trudne, jeśli mówimy o grupach społecznych w jakiś sposób marginalizowanych, ale właśnie przygotowane w taki partycypacyjny sposób, czyli zaangażowanie tych wszystkich ludzi, są o wiele skuteczniejsze. Taki program rewitalizacji, z którym ludzie się identyfikowali, ma szansę powodzenia. Jeśli później te lokalne plany rewitalizacji mają być realizowane przez same gminy, czy przez jakieś jednostki podległe gminom, tak jak nie wiem, ośrodki pomocy społecznej na przykład, czy mają być realizowane przez organizacje pozarządowe, czy na przykład lokalne grupy działania, które widzimy też jako podmioty, szczególnie na obszarach wiejskich, no takie jednak aktywne, no to bez ich wcześniejszego zaangażowania w stworzenie tego dokumentu, no trudno mówić później o dobrej realizacji, dobrej rewitalizacji. W zachodniopomorskim kierujemy to do wszystkich gmin. Wszystkich bez wyjątku, nie ma znaczenia, czy jest to gmina miejska, czy jest to gmina miejsko-wiejska, czy jest to gmina wiejska. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie to jest około 4,5 miliona złotych. Maksymalne dofinansowanie ustaliliśmy na poziomie 150 tysięcy, z tym, że trzeba pamiętać, że jeszcze gmina musi wnieść 10% wkładu własnego.
lokalny plan rewitalizacji nie służy tylko ubieganiu się o środki w ramach tego naszego działania 9.3, czyli rewitalizacja, które oczywiście warunkuje, to znaczy, aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania na rewitalizację, należy mieć lokalny plan rewitalizacji i tylko na działania, które w tym lokalnym planie są przewidziane, można się ubiegać. Natomiast trzeba pamiętać, że w różnych innych działaniach, na przykład w termomodernizacji, można dostać dodatkowe punkty, jeśli projekt wynika z lokalnego planu rewitalizacji. I tak samo jest z programami krajowymi, czyli jeśli gmina ma swój program rewitalizacji, ubiega się o środki, na przykład w programie Infrastruktura i Środowisko, to również dostaje punkty.